No i, moi drodzy, stało się. Pan Jerzy Zięba przyznał się do szkodliwości witaminy D. No i, moi drodzy, tutaj na wstępie pragnę powiedzieć, że ja nie jestem przeciwna suplementacji, ale powinniśmy robić wszystko z głową. Nie jestem przeciwna ani panu Jerzemu Ziębie, ani żadnemu innemu lekarzowi holistycznemu, czy jak chcecie to tam nazywać. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że medycyna ortomolekularna jest wspaniałą dziedziną nauki, ale są byli lekarze, którzy opracowali już techniki podawania różnego rodzaju witamin i minerałów. I takie opracowania osoby, która uważa się za publicystę, są po prostu zbędne. Moi drodzy, pan Jerzy Zięba przyznał, że witamina D jest szkodliwa. Podawana oczywiście w dużych ilościach. On tutaj mówi o 400 nanogramach. Ja czekam z niecierpliwością na to, aż pan Jerzy Zięba dotrze do informacji czy do publikacji na temat tego, dlaczego jeszcze witamina D jest szkodliwa i w jaki sposób człowiekowi można tą witaminą D zniszczyć zdrowie. To nie chodzi o to, że tej witaminy D nie powinno się przyjmować. Chodzi o to, że wszystko należy robić z głową. No i, moi drodzy, pan Jerzy Zięba w ostatnim filmie nie wyglądał na zadowolonego. Musiał przyznać się do błędu, a ja śmiem twierdzić, że to wszystko było celowe. To była celowa manipulacja ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że podawanie dużych dawek witaminy D uwalnia ołów do organizmu, do krwioobiegu. A jeśli dołożymy do tego wysokie poziomy sodu i miedzi, które mają wszyscy ludzie, większość ludzi, to spotykamy się z różnego rodzaju psychozami u ludzi, którzy są zdolni w takiej sytuacji do zrobienia rzeczy, których nie zrobiliby normalnie. Ja pod tym filmem podlinkuję wam z ogromną przyjemnością mój film z 2016 roku, który opowiada właśnie o zatruciu ołowiem. I teraz pan Jerzy Zięba na swoją obronę powiedział: przecież ja wam nie kazałem brać dużych dawek witaminy D. Ja jestem tylko publicystą i ja tylko opisałem, co wiedziałem. Więc jest to typowa zagrywka osoby bez żadnego wykształcenia w kierunku leczenia ludzi. Celowo nie zrobił żadnych uprawnień w tym zakresie, aby nie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności w razie czego. Ja już wcześniej również na to zwracałam wam uwagę, że tacy ludzie jak pan Jerzy Zięba, jak odmładzanie na surowo, to są ludzie, którzy celowo nie zrobili żadnych uprawnień do możliwości leczenia ludzi metodami naturalnymi, aby nie można ich było pociągnąć do odpowiedzialności. W razie czego oni mogą powiedzieć: no ja przecież opowiadałem tylko o sobie, o swoich doświadczeniach. Ja tylko napisałem to, co przeczytałem. Ja tylko opisałem 8 lat temu to, co wiedziałem z innych publikacji i zamieściłem to w swojej. Teraz moja wiedza się zmieniła, więc koryguję to, co wcześniej napisałem. Więc, panie drogi Jerzy Ziębo, proszę się zapoznać z toksykologią współczesną Witolda Sieńczuka i może jeszcze raz niech pan sobie zrewiduje swoją wiedzę na temat witaminy D. I może wypadałoby coś tym ludziom powiedzieć na przeprosiny. Nie wiem, nie mam pojęcia. Trzeba swoją wiedzę opierać nie tylko o jedną publikację. I tak jak wspomniałam, moi drodzy, zastanówcie się, dlaczego ludziom, ludzki organizm zaczęto prowokować do uwalniania dużych dawek ołowiu, które, jak wiadomo, powodują ogromną destrukcję w układzie neurologicznym. A jeśli dołączymy do tego wysokie dawki sodu, a sód jest wszędzie, wszystko jest tak cholernie słone, że ludzie mają ogromne niedobory potasu, a nie sodu. Mało tego, ten pan Wolski od tego protokołu cudownego jodowego zaleca wam picie soli, a więc znowu podnoszenie sodu. Więc jeśli te dawki jego cudownej jodu również uwolnią toksynę z waszego organizmu, do tego dorzucicie wysoki poziom sodu i do tego dorzucicie wysoki poziom miedzi, który również
będzie w organizmie, bo on nie podaje tam żadnych substancji, które miałyby ten wysoki poziom miedzi wyciągnąć z organizmu i wyrzucić po prostu tą toksynę, którą jest miedź. A Symfonia Natury podaje to wszystko w sposób jak najbardziej harmonijny. No to, moi drodzy, będziecie tutaj mieli komplet całej tej, nie wiem, chciałam powiedzieć politycznej propagandy, ale to nie jest polityczna propaganda. To jest tak, że ludzie, którzy się odwrócili od medycyny, skierowali się ku Panu Jerzemu Ziębie. To jest taka klika. Pan Jerzy Zięba, NTV i inni, można tak powiedzieć, no i przyjaciele. Oni się wszyscy trzymają razem, wszyscy sobie jak foki biją brawo, tak, tak, a potem wam powiedzą, przecież my wam nic nie kazaliśmy, no my tylko książkę napisaliśmy. No i zastanówcie się jeszcze koniecznie, moi drodzy, jak taki zwykły, normalny, przeciętny człowiek mógł otworzyć ogromną, dobrze prosperującą firmę, nie mając na to pieniędzy. Ktoś ich sponsoruje i ktoś im te pieniądze na to dał. Nie dajcie się oszukiwać i nie dajcie sobie mieszać w głowie. Ktoś ich sponsoruje, ktoś im te pieniądze daje, moi drodzy. To wszystko nie jest tak, jak się wam pokazuje. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale mi... kurczę, jeszcze coś ważnego chciałam przed tymi 10 minutami powiedzieć na ten temat. No trudno, w następnym filmie wam dopowiem. A więc, widzicie, moi drodzy, ja wiedziałam o tym już prawie 8 lat temu. Film na ten temat nakręciłam w 2016 roku. A moje filmy mają niewiele odsłon. To znaczy na poprzednim kanale one miały dosyć sporo odsłon. Zupełnie niepotrzebnie ten kanał usunęłam, ale to nie o tym jest ten film. Lubicie być oszukiwani i lubicie, jak się was robi w balona. Prawda nie idzie tam, gdzie idą grupy ludzi. Już wiem, co chciałam powiedzieć. Ludzie po prostu, ludzie zostawili medycynę głównego nurtu na rzecz tego, co mówi właśnie Pan Zięba i przyjaciele. A więc NTV, no i różnego rodzaju inne telewizje, również Andy Choiński w tym macza po prostu palce. Te informacje, które są przedstawiane na tym kanale, one nie są w żaden sposób interpretowane, sprawdzane. Więc zastanówcie się nad tym, komu powinniście powierzać swoje zaufanie i swoje zdrowie. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, papa. Pa.